Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w Rzędowicach, a rozmawiamy z kolegą Krzysztofem Ziają. Gołębie Krzysztofa Ziai w zeszłym roku mieliśmy na giełdzie na sprzedaż. Tam był taki temat, że kolega likwidował hodowlę. Nawet takie plotki były, że likwidował ją z tego powodu, że się zawierał związek małżeński. Natomiast tutaj chcieliśmy zdementować właśnie tutaj bezpośrednio źródła. Nie było to z tego powodu, ale z innych powodów. Natomiast powie nam właśnie, jakie to były przyczyny i o tych gołębiach, które dzisiaj tutaj mamy na sprzedaż. Oto zobaczmy, są te takie cztery młode właśnie od kolegi Krzysztofa. Powie nam kolega Krzysztof, proszę bardzo. Znaczy się hodowlę, można powiedzieć, nie zlikwidowałem do końca. Zostawiłem sobie do rozpłodu młode gołąbki po moich najlepszych gołębiach. Jest to 12 par, a po prostu hodowlę ograniczają ze względu na brak czasu i ze względu na pracę. Także te plotki, co tu kolega Krzysztof mówi, są nieprawdziwe. Także gołębie dalej hoduję, tylko mówię, że są to gołębie rozpłodowe, a w tej chwili lutuję z kolegą. Tutaj, jak się kolega nazywa? W Rzędowicach z kolegą Józkiem Kuligiem, jest to też bardzo dobry hodowca. Także współpraca nam się układa bardzo dobrze. Ale to gołębiki lotowe są u kolegi, Kuliga. No, także tutaj właśnie już mamy wyjaśnione. Ty masz u siebie tylko gołębie rozpłodowe. Dokładnie. Tutaj powiedzmy jeszcze takie sukcesy, które osiągałeś wcześniej w hodowli, to przypomnijmy kolegom, jakie to były największe? Znaczy się w 2007 roku mistrzostwo okręgu Opole w średnich dystansach. No w tych latach od 2007-2012 praktycznie cały czas w pierwszej trójce w wynikach, także miałem też gołębia na olimpiadzie. Jaki to był gołąb? To był 8113, tak? W Poznaniu, nie, był to gołąb PL026-8-50-54, moja samiczka. Także są tu właśnie jej siostry, które będą wystawione do pokażmy akcji. Od razu może te gołębie, to weźmy tak, pokaż kolegom. Tutaj tylko tak powiem jeszcze od siebie, że tutaj w oddziale Rzędowice, przypomnę, lotuje też również spółka Kostosz Żółkiewicz. Także rywalizacja tutaj jest naprawdę zacięta. O, zobaczmy, jaki to jest gołąb, w jakim numerze? To jest gołąb 1742. I po czym to jest? Pokaż, no powiedz, po czym to jest dokładnie. Tak, znaczy się, no to jest siostra Olimpijki. Aha, z tej samej pary. Skrzydło może, to będzie samiczka najprawdopodobniej. To będzie samiczka, tak jak widać. A ojcem jego kto jest? Ojcem jego jest gołąb od kolegi Karola Grabowskiego. Tutaj to Zozimka, Karol mieszka dokładnie w oddział Zimek, ale Szczecin. Tak. Pokażmy od razu z gniazda, gnieździaka tego gołębia, tak? To jest o numerze 1741. Tak. O, to jest drugi gołąbek z tej pary, też to będzie samiczka. Pokażmy skrzydło jeszcze, o. Po tych gołębiach ci się sprawdzały? Oczywiście, to było moje, można powiedzieć, najszybsze gołębie, z tym, że Olimpika byłem wyjątkowym gołębiem, a pozostałe z tej linii, taka samiczka 50-10 i 50-19, ta 50-10 była też w jednym roku najlepszym lotnikiem oddziału. Rozumiem. I to są po prostu siostry do tych gołębi, o których mówimy. A teraz te dwa kolejne takie nakrapiane, tam jest jeden ciemniejszy, troszeczkę jaśniejszy, one mają numery 39 i 40. Tak. 1739 i 40, ten jest dokładnie 1739. 39. Pokażmy skrzydło właśnie, to po czym to jest? To pochodzi z drugiego takiego gołębia super rozpłodowca, który pochodzi od kolegi Karola Grabowskiego, 8313, który jest bratem jego Olimpijki. Tak, i kolega Grabowski, tylko przypomnę, miał dwa gołębie na olimpiadzie w Porto, miał drugie i czwarte miejsce dokładnie wtedy. Tak. Bardzo dobrze lotował, także jak się z Was zobaczmy, to jest właśnie gołąb, który też jest z takich hodowli czołowych. Tak. Dobrze, i pokażmy teraz. I to co za płeć będzie, jak myślisz? No. To też raczej będzie samiczka. Samiczka. I tam jeszcze został nam jeden taki niebieski nakrapiany, numerze 17. To też będzie 40. Samiczka. I to będzie chyba, czyli same samiczki. Same samiczki, prawdopodobnie. To jest gołąb młody, bo to także są... Koledzy, musicie wziąć poprawkę, że może tam się trafić coś innego. I oczywiście. O, to jest też to z tej samej pary. Z tej samej pary. Co ten... nakrapiona samiczka. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Koledze, życzymy na nowej drodze życia też, bo to niedawno kolega właśnie się ożenił, to życzymy sukcesów tam też. A teraz jak to zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, no i tej współpracy z kolegą Kuligiem, żeby Wam się dobrze układało i też te wyniki lotowe były na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.